zaczęło już poruszać rękami, nie dlatego, że sprowadziłem tu podstawionych ludzi, lecz dlatego, że jest to naturalne zjawisko. Zjawisko możliwe, więc zachodzi tu to, co jest możliwe i możliwe jest to, co tu zachodzi. Będę teraz liczyć, aby nie zasypywać was zbędnymi słowami i pouczeniami. Nie będę wymieniał schorzeń, jakie powinny ustąpić, słyszeliście to już. Zresztą jest wiele chorób, o których nie było dotąd mowy, ale usłyszymy o nich przy następnym spotkaniu. Bo może dziś uda się sprawić, żeby i one ustąpiły. U niektórych wystąpią bardzo ciekawe zjawiska. Na przykład ktoś będący z natury człowiekiem oschłym poczuje nagle, że na policzku spływa łza. To się może zdarzyć. Możecie reagować w różny sposób. Od rozluźnienia po stanowczy opór. Od zupełnej obojętności do upojenia. Do pobudzenia najsubtelniejszych uczuć waszej duszy. Do wzburzenia samych tańszych. Zbyt silnych reakcji. Przestrzegam przed tym i stawiam tamę zbyt gwałtownym reakcjom. I tak właśnie płynnie zakończy się nasz seans. Gdy będzie zbliżać się do końca, ustaną ruchy rąk i głowy. Bo wiele osób porusza głową. Widoczne jest to potrzebne organizmowi. Zniknie też ból. Wielu osób ustępują teraz ataki kolki wątrobowej. Słuchajcie, ci, którzy tarzaliście się po podłodze z pobladłymi twarzami, właśnie minął wam ból w tej sekundzie. I wy, tysiące kobiet, które wiozą teraz na wózkach na salę, gdzie nastąpi poród. Wy także bez krzyków, nie zagryzając warg, nie cierpiąc, wydacie na świat człowieka. Nie usłyszę waszych słów wdzięczności, ale wiem, że już w tej chwili tak się dzieje. Przekazuję to wam. Jeden, liczę dalej. I oto rodzi się w was coraz bardziej zdecydowana dyspozycja, żeby wasze ośrodki samoregulacji stały się jeszcze bardziej genialne i zadziałały na najwyższym poziomie. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nie ma niczego złego ani w moich słowach, ani nawet w wyrazie mojej twarzy, któremu daleko do wesołości, bo zbyt wcześnie jeszcze dla nas na śmiech.